Okej. Okay. Więc myślę, możemy zacząć. Włączyłem nagrywanie. Witam, ja nazywam się Andrzej Pluta i dziś poprowadzę prezentację, jak co tydzień o 20.30 prezentację Skyway Technology. Cóż mamy tutaj za technologię i kto przede wszystkim za nią stoi? Stoi za nią Anatolij Edwardowicz Winnicki, człowiek, który 39 lat spędził na przygotowaniu tej technologii, wdrażaniu jej w życie, rosyjski uczony, wynalazca, naukowiec, konstruktor i główny wykonawca projektu Skyway. Osoba, która na swoim koncie ma bardzo wiele tytułów naukowych, wydał 18 książek, ma 140 patentów na wszystkie podzespoły, na całą tą technologię, o której dzisiaj będziemy mówić, udzielił 200 różnych wywiadów naukowych, no i mnóstwo nagród, orderów i dyplomów, ponad 30, które wiszą u niego w biurze na ścianie. To oznacza, że jest to osoba niezwykle kompetentna i człowiek, który się zna na rzeczy, zna się na właśnie tej branży, dlatego przez 39 lat tworząc ten projekt, wiedział, że będzie w przyszłości taka chwila i taki czas, że na świecie będzie potrzeba wprowadzić nową, najnowszą technologię, która pozwoli bezpiecznie, ekologicznie i ekonomicznie przemieszczać się po całym świecie. Rozwiązania, które są tu zastosowane, są absolutnie niekonwencjonalne, nie ma ich w żadnym miejscu na świecie. Co jakby zaobserwowaliśmy na samych targach w Berlinie, gdzie w Berlinie i na Białorusi już na dwóch targach w ciągu miesiąca mieliśmy wystawę, ale przede wszystkim Berlin to międzynarodowe targi światowe innowacyjnych technologii transportu drogowego i z tych innowacyjnych to tak naprawdę my, tylko jako firma Skyway przedstawiliśmy niesłychane modele, prototypy, koleje, które naprawdę robią wielkie wrażenie i te osoby, które tam były, oczywiście mogły je dotknąć, usiąść i podziwiać. I wiele, wiele osób ostronnych, które przechodząc zauważyły właśnie nasze stanowisko, oczywiście były zdumione i zachwycone tym, co my pokazaliśmy. Pokazaliśmy właśnie prototypy. Pokazaliśmy wielką ideę w przeciwieństwie do innych firm konkurencyjnych, które praktycznie nic wielkiego nie pokazały oprócz jakiejś wizji przyszłości. Tutaj widzimy zespół, który stoi, to jest 15 biur projektowych, zatrudniają ponad 100 w tej chwili projektantów. Ci projektanci oczywiście przygotowują wycenę, oceny i projekty pod w różnych państwach, tam gdzie w tej chwili są przygotowywane prace. Oczywiście to nie cały zespół, bo przecież jeszcze zatrudniają w tej chwili, są osoby zatrudnione na budowie w ekotechnoparku, gdzie trwa właśnie budowa parku. No i oczywiście jeszcze mamy osoby, inżynierów, projektantów, którzy są zatrudnieni przy budowie tych prototypów. Przecież część jest również zatrudniona przy budowie, przygotowaniu konstrukcji stalowych, betonowych. Także ogromny sztab ludzi, który za tym stoi, dlatego ogromne również środki są potrzebne na finansowanie tego typu projektu. No i stąd właśnie my jesteśmy jako udziałowcy firmy, o czym powiem właśnie za chwilkę. I tutaj widzicie już w 1977 roku, tak jak wspominałem, czyli w tej chwili mija 39 lat, jak pan Junicki rozpoczął swoją historię w drodze na szczyt w kierunku niesłychanie ciekawych rozwiązań tej właśnie kolejki strunowej. Jakie mamy 5 innowacyjnych technologii, to już wiecie, te osoby, które były na webinarze. Oczywiście
W XIX wieku wynaleziono parowóz. Dzięki temu mamy w czym chodzić. To jest ta odzież, którą ja mam i wy. Dzięki maszynom włókienniczym, kolej, o której właśnie mówimy, tylko że ta kolej do tej pory na ten czas jest już przestarzała i świat dzięki tym targom i każdym kolejnym może obserwować coś zupełnie innego i mogą tylko się przyglądać, ponieważ wszystkie patenty, które są przygotowane, są na tyle chroniona technologia, że nam po prostu nic nie zagraża z żadnej strony. W związku z tym możemy absolutnie bezpiecznie i pewnie wszystkim na świecie o tym biznesie oczywiście opowiadać, o tej technologii. Prąd, dzięki temu mamy jak się z wami połączyć. Oczywiście petrochemia, produkcja samochodów i paliwa. No i internet, też bez internetu ciężko by było nam w tej chwili się komunikować na tak dużych odległościach z domu, siedząc przy komputerze. Natomiast tak naprawdę największą taką innowacyjnością technologiczną w XXI wieku to jest oczywiście Skyway i mówimy o tym z bardzo dużą pewnością, bo po prostu obserwując świat, nic takiego, tak wielkiego, w takim wymiarze nie powstawało. Jeszcze nie powstaje i długo nie powstanie. I tu mamy trzy modele przedstawione, czyli unibus miejski, unicar do przewozu przeróżnych materiałów, wersja transportowa i high speed, wersja super szybka. Unibus z prędkością 150 km na godzinę będzie jeździł na dystansie do 200 km. To są oczywiście wstępne takie dane. Następny Unicar, są to modele bezzałogowe obsługiwane za pomocą GPS-u. Będą się poruszały z prędkością 120 km na godzinę na dystansie 10 km. I to, co ciekawe, na przykład załadunek jakichś materiałów sypkich trwa dosłownie sekundę i wyładunek również szybko, ponieważ jest to w ten sposób przygotowane. High speed kolej do prędkości w tej chwili modele 500 km na godzinę i dystans również 10 000 km. Wiemy po targach, że również w planach jest super, jeszcze szybsza kolej, która ma być gdzieś tam w granicach 1000 km na godzinę, ale to na pewno gdzieś tam troszkę odleglejszej przyszłości. Oczywiście wszystko będzie testowane, żeby przede wszystkim było jak największe bezpieczeństwo dla nas. No i te tak zwane unibiki, małe modele, które będziemy mogli zakupić na własność, one właśnie też ten model Unibajka U4620, w którym widzicie po środku z lewej strony, był wystawiony na targach, dwuosobowa wersja na pedały. Dzięki pedałom wytwarzamy prąd, a ten prąd napędza silnik, który może nas rozpędzić do prędkości 60 km na godzinę. Także fajna, można powiedzieć, fajny taki model roweru zabudowanego, gdzie przyjemnie obserwując góry, lasy, doliny, czy też miasto, bo można to przecież zastosować jako pojazd do zwiedzania zabytków, możemy będziemy mogli nabyć za około $1000, gdy wejdzie to już w pełni w życie i będzie produkcja masowa. Także na pewno dla każdego jest to dostępne w cenie, można powiedzieć, skutera, tak? Ok, jedźmy dalej. Tutaj mamy kilka zdjęć jeszcze z targów z Berlina. Właśnie tu z przodu widzicie ten tak zwany Unibik. On wygląda na wąski, cienki, ale naprawdę wielkie gabaryty w nie też wchodziły. Nie ma tutaj
jakichś strasznych, nie jest to jakieś ciasne, ale chodzi oczywiście o minimalizację rozmiarów, żeby to było wszystko lekkie i mogło oczywiście, żeby cała konstrukcja wytrzymała właśnie ten nacisk. Z tyłu widać większy taki tramwaj na szynach, on mieści 17 osób, większość na stojąco, ponieważ to jest do przemieszczania osób na krótkim odcinku. Tutaj również jest troszkę zdjęcie pod innym kątem. Tu również bardzo fajna wersja, ponieważ w środku oczywiście oprócz bardzo ciekawie zaprojektowanych ergonomicznych foteli, również jest cały panel sterujący, dotykowy, który działa. Można sterować oświetleniem, klimatyzacją, można wytyczyć sobie trasę przejazdu na mapie, można włączyć muzykę, jedną z wielu. To wszystko są oczywiście super, super dodatki, które są też przygotowane. Tu widzicie bardzo dobrej jakości zdjęcie w całej okazałości Unibig. Tutaj wygląda nawet na całkiem, całkiem duży. Ok, obok oczywiście pan Rothhook, o którym za chwilkę też kilka słów powiem. I teraz, dlaczego Skyway akurat jest tak ciekawym rozwiązaniem? No przede wszystkim dlatego, że jest to technologia ekonomiczna, ekologiczna, nie wprowadza dodatkowych zanieczyszczeń w przyrodzie, jest cicha i to wszystko sprzyja właśnie środowisku naturalnemu. No i oczywiście bardzo tania w kosztach budowy. Wielu, wielu ekspertów na świecie wypowiadając się do tej pory cały czas twierdzi i to podkreślają, że ta technologia podług wszystkich innych konwencjonalnych, które w tej chwili są na drogach świata, jest o kilka razy tańsza. Już nie mówię w porównaniu do tych technologii, które mają gdzieś w przyszłości, gdzieś tam jakieś chęć wejść w życie, to już jest kilkadziesiąt nawet razy tańsze rozwiązanie. Ok. To, co jeszcze ciekawe, oczywiście nie pobieramy tutaj terenów naturalnych, ponieważ stopy mogą być rozmieszczone 30, 40 czy 50 metrów od siebie, a nawet przy wersjach jednostrunowych, takich kolejek podwieszanych, nawet do 2 kilometrów między na przykład dwoma wieżami czy dwoma wyspami, to powoduje, że zastosowania mogą być w każdym terenie. Czy będzie ta kolej musiała iść przez góry, lasy, doliny, rzeki, morza, nie ma to żadnego znaczenia, bo na to są oczywiście przygotowani. Socjalny, czyli chodzi tutaj o bardzo mały koszt przejazdu 100 km, około 8 dolarów, z tego co ostatnio również słyszałem, bezpieczny, bo przecież jeździ to po swoim niezależnym torze, dzięki temu nie ma zagrożenia jakiegoś wypadku drogowego, jakiejś kolizji z pojazdami innymi, tak? I to jest, są dwa tory, w jedną, w drugą stronę, więc poza tym różne zabezpieczenia, które są do tego przygotowane, czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Komfort, ponieważ bez przesiadek jakichkolwiek będziemy mogli dojeżdżać z punktu A do punktu B. Wytrzymała konstrukcja do 100 lat ma nam służyć i na to właśnie jest wiele patentów przygotowanych. Głównie chodzi tutaj o zabezpieczenie konstrukcji przed korozją, która właśnie też jest opatentowana. Życzliwa dla środowiska, o tym już mówiłem, wszędzie może być zastosowana, czysta, przyjemna, bez nadmiernych tutaj dźwięków wytwarzanych przez pojazd.
antyterrorystyczne, zasoby naturalne. Chodzi tutaj nam o wykorzystanie energii słonecznej do zasilania właśnie tych pojazdów poprzez panele fotowoltaiczne umieszczone na kopule. Będą napędzane silniki elektryczne. Także to tak w skrócie. OK. Się rozgadałem. Jedziemy dalej. Tak wyglądają szyny i te silniki napędowe w zbliżeniu. Na każdą oś jeden, po dwa silniki, tak, na każdą stronę, na każde koło. I tak wygląda szyna, tak zwana struna. Dlaczego struna? Bo w środku ma zatopionych kilkaset strun, takich linek połączonych, zespolonych ze sobą i to wszystko jest oblane w opatentowanym betonie i w takim profilu stalowym. Przy idealnie gładkiej powierzchni szyny, dzięki temu właśnie nie powoduje to nadmiernych hałasów, drgań, innych zakłóceń. No i tu oczywiście jest informacja o przykład takiej kolejki podwieszanej. Tu jest akurat na 1 kilometrze spadek, czy też ta parabola jest 50 metrów od pionu. Dzięki temu pojazd może tak naprawdę siłą grawitacji przejechać cały odcinek za free, czyli nie wykorzystując dodatkowych silników. I to jest też mega rozwiązanie, na które wpadli konstruktorzy. No i teraz do czego my tu jesteśmy? My jesteśmy właśnie po to, aby powstał ten ekotechnopark w miejscowości Morina Gorka na Białorusi. Dlatego firma 3 lata temu podjęła decyzję, aby zebrać środki poprzez crowdfunding udziałowy. Potrzebują na ten ekotechnopark do testów wszystkich prototypów kolejek około 300 milionów dolarów, więc dosyć spora kwota. Oczywiście zawsze pada pytanie, dlaczego nie zgłosili się do banku i tak dalej, do innych inwestorów potężnych, którzy mogliby w kilku wyłożyć takie pieniądze. To oczywiście na początku firma była na tyle mała i na tyle małe miała jakby zdolności finansowe, że żaden bank takich kwot by im nie udzielił. A poza tym ani od banku, ani od kilku inwestorów nie chcieli się uzależnić, w sensie nie chcieli, aby te instytucje miały jakieś pakiety większościowe, dlatego stwierdzili, że rozproszenie udziałowców na całym świecie, czyli nas wszystkich, mamy po kilkaset, po kilka milionów udziałów spośród kilku miliardów, to jest najlepsze rozwiązanie i właśnie po co dawać bogatym jeszcze większe możliwości zarabiania, żeby z miliona zrobić miliard, czy z miliarda 100 miliardów, czy lepiej dać nam, przeciętnym osobom, które mogą wykorzystać, dać taką szansę na zdobycie kilku tysięcy, czy kilkudziesięciu tysięcy, a może nawet kilku milionów udziałów już teraz, a w przeciągu niedługiego czasu otrzymać za to potężne dywidendy czy wynagrodzenie po sprzedaży udziałów. To są ogromne, ogromne możliwości, ogromne pieniądze, bo wiemy, że start po wejściu na giełdę to będzie wartość jednej akcji, będzie 1 dolar. Także ten park, ekotechnopark powstaje już od wielu miesięcy. W tym roku już mają się odbyć pierwsze testy na liniach tutaj dwóch, więc wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku i w tej chwili jesteśmy w świetnym czasie, w najlepszym czasie, aby wykorzystać tę możliwość i jeszcze nabyć po tak atrakcyjnych cenach właśnie pakiety udziałów. Tutaj jest informacja też, że wiele państw, tak jak Unia Europejska, Australia, Rosja, Boliwia, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, te państwa wstępnie oczywiście wyraziły chęć współpracy.
i wyraziły to na wiele miliardów, na około 150 miliardów dolarów czy euro. Już teraz nie pamiętam, w jakiej to było walucie, ale mniejsza z tym. W każdym bądź razie to są wstępne oczywiście takie umowy nieformalne. Oczywiście w momencie pieniądze popłyną, w momencie przetestowania tej technologii, a do tego jest potrzebny właśnie technopark i pieniądze na ukończenie. Więc po to w dalszym ciągu my jesteśmy potrzebni, dlatego im więcej nas się zaangażuje, tym szybciej firma zdobędzie ten cel, zacznie wprowadzać i testować pojazdy, za co właśnie już zacznie, dzięki czemu już zacznie zarabiać i ta cała machina ruszy bardzo szybko, ruszy w życie. Okej. Tutaj również krótka informacja. Niezwykle zainteresowali się Arabowie z Abu Dhabi. Tam też był zarząd firmy. Nie tylko ze względu na samą technologię kolejki strunowej, ale również opatentowane rozwiązania nawadniania, gdzie mogą zazielenić wiele wysp, a tam, jak wiadomo, teren jest na wagę złota, dlatego budują sztuczne wyspy, żeby zwiększyć jeszcze swoje tereny i budować w dalszym ciągu kolejne gigantyczne wieże na przykład. Także tutaj jest też ogromne zainteresowanie i ogromne jakby wsparcie ze strony Arabów, również finansowe za chwilkę też tutaj do nas popłynie. No i teraz na koniec największa postać, jakby największy partner nasz, czyli pan Rod Hook, były dyrektor Ministerstwa Planowania Transportu i Infrastruktury Australii Południowej. Na początku roku oczywiście z tą technologią się zapoznał dzięki jednej osobie, która napisała po prostu list do niego z pytaniem, czy chciałby, z informacją, że powstaje na Białorusi coś takiego niezwykle ciekawego, a on jest najbardziej kompetentną osobą, żeby się z tym zapoznać i ewentualnie coś więcej z tym zrobić. I oczywiście skorzystał z tej oferty, skontaktował się z biurem. Po kilku rozmowach z panem Junickim poprzez Skype'a oczywiście doszło do spotkania na szczycie. Osobiście przyleciał na Białoruś i do Moskwy i tam właśnie podziwiali całą tą technologię, która będzie wdrażana. Oczywiście kolejnym razem przywiózł ekspertów ze sobą z firmy konsultingowej MBM, która również oceniła i oszacowała Skyway pod każdym względem, czyli koszty wytworzenia budowy i całego tego systemu. No i oczywiście wyszło na nasz plus, ponieważ stwierdzili, że w porównaniu z każdą inną konwencjonalną technologią jesteśmy absolutnie ponad wszystkimi. O kilkukrotnie niższe koszty są z naszej strony niż z innych nam już dobrze znanych rozwiązań. Także no, po takiej ocenie nie było wątpliwości, że trzeba to promować, dlatego pan Rod Hook jest przedstawicielem na terenie Australii. Tam już w przyszłym roku na początku roku rozpoczną budowę. W tej chwili chyba już mają miejsce, na którym powstanie wielki park do testowania na terenie właśnie tamtym sprzętu, bo przecież Azja jest ogromna, a z Australii można wyjść na całą Azję w świat. Pan Rod Hook również chce połączyć wyspy Indonezji, tak żeby była lepsza komunikacja z Australią. Australia jest ogromna, jak 3/4 Europy, a zamieszkuje tam 24 miliony osób.
więc to powoduje, że tak naprawdę są ogromne tereny niezamieszkane, a na wyspach z kolei jest przeludnienie, więc dając dostęp łatwą komunikację poprzez rozwiązania Skyway, można zmienić jakby tutaj parametry i zmniejszyć zaludnienie na wyspie, zwiększyć w Australii, zwiększyć ruch i obroty na całej tej powierzchni. Także dzięki tym rozwiązaniom, że ta technologia jest bardzo, może się rozwijać na każdym terenie i na bardzo długich odcinkach bez podparcia, to właśnie jest najlepsze rozwiązanie do wdrożenia właśnie na tamtym terenie. Tutaj ja osobiście mam zdjęcie z panem Rodem Hukiem w Berlinie. Tu jest kolega Mariusz Duczpański również. W momencie, gdy podpisywał mu Rod Huk katalog. Tu jestem ja, nasza Natalia, Justyna Dubiel i Rod Huk przed imprezą wieczorną. No i tu jest oczywiście konferencja, która odbyła się 23 teraz września, kilka tygodni temu. Jeszcze bardzo, bardzo szybciutko na koniec. Tu są osoby, które również uwierzyły w tą technologię i oczywiście zainwestowały swoje pieniądze i są, no, można powiedzieć, twarzą całego projektu Skyway. Michał Deliagin, rosyjski ekonomista, politolog, specjalista od reklam, doktor ekonomicznych nauk politycznych. Michał Kazin, rosyjski ekonomista, urzędnik i doradca prezydenta. Władimir Żyrinowski, lider partii LDPR, Dumy Federacji Rosyjskiej. Sergiej Morozow, rosyjski mąż stanu, były gubernator regionu Ulianowsk w 2006 roku. I Sergiej Grishin, prezes holdingu Nowotrans i ostatni wiceminister rosyjskiego transportu kolejowego. Jak widzicie, ważne, wpływowe osoby, majętne i niektóre z branży, oznacza to, że nie musimy się więcej zastanawiać i szukać dziury w całym, ponieważ takie osoby wiedzą, gdzie są pieniądze i wiedzą dokładnie po dokładnym sprawdzeniu na pewno podjęli słuszną decyzję, więc wystarczy się tylko dołączyć do tego pociągu, zanim bardzo daleko odjedzie. Okay. No i teraz konkretnie, co my tu możemy otrzymać? Dzięki pakietom udziałów możemy otrzymać właśnie udziały, a dzięki nim w przyszłości niedalekiej, po wejściu na giełdę, będziemy otrzymywać albo dywidendy, albo będziemy mogli sprzedawać w dowolnej ilości akcje firmy Skyway. No i te właśnie rozwiązania spowodowały bardzo duże zainteresowanie. Ponad 250, ja wiem, że nawet 500 tysięcy osób, tylko że nie wszystkie są oczywiście jeszcze aktywne, nie wszystkie mają jakikolwiek pakiet wykupiony. Tutaj jest kilka zdjęć jeszcze z Białorusi, z targów. Troszkę to miejsce było lepsze, większe, ale w całej okazałości cały sprzęt był tutaj zademonstrowany. Przejdę szybciutko, tu widać tą szynę w przekroju, jak ona wygląda. Silnik elektryczny wystawiony. Model taki zwiadowczy z kamerami, którym może patrolować miasta. Nie stacjonarnie na jednej jakiejś tam lampie, latarni na jednym słupie podwieszony, tylko może przemieszczać się w linii wzdłuż jakiejś ulicy, czyli no, też świetne możliwości zastosowania. Tutaj jest prototyp w takiej mniejszej skali tego pojazdu miejskiego Unicara. I w tej chwili już przechodzimy do pakietów. Ja może powiem, jakie tu widzicie, jakie są obecnie jeszcze do 17 grudnia pakiety. Za $25 przez 10 miesięcy, oczywiście mamy 26 250 sztuk akcji czy też udziałów,
a po zmianie od 17 października będzie ich 22 500. O 4, blisko 3000 mniej w ramach tego samego pakietu za $25. Zniżka jest około 20%, czyli troszkę mniej niż się spodziewaliśmy, ale dobrze dla tych, co jeszcze gdzieś tam się do tej pory zastanawiali. Drugi pakiet za $50 w tej chwili jest jeszcze do osiągnięcia 60 400 udziałów, a po przejściu od 17 40 000. Trzeci 175, po 17 150 000 sztuk i czwarty za $200, bardzo popularny, 405 000 obecnie. Od 17 za 5 dni będzie 315 000. Dodatkowo oczywiście w tej chwili mamy bonus w wysokości 30% w momencie, gdy albo zapłacimy w ciągu 24 godzin dwie raty, dwa razy po 25, dwa razy po 50, 100 lub 200, albo zaprosimy trzy osoby, które wejdą na którykolwiek z pakietów. Trzy osoby aktywne powodują, że my możemy już w tym momencie skorzystać z tego bonusu, który będzie nam na końcu okresu spłaty wypłacony. Natomiast tutaj jest troszkę inaczej. Oczywiście nie będzie można nabyć bonusu, który też widzicie, tu jest 5, 8, 40 tysięcy, 63 tysiące przy tym ostatnim pakiecie za $200, który mamy 315 tysięcy plus 63, ale tylko w momencie, gdy zaprosimy trzech aktywnych partnerów, które wykupią któryś z pakietów, będziemy mogli nabyć ten właśnie bonus. Także to jest taka mała zmiana. Nie pomogą tutaj dwie szybkie raty już. Warto o tym też pamiętać. Czyli 20% się zmienia i jeden bonus troszkę inaczej wygląda. Drugi zestaw pakietów obecnie za $500 przez 10 miesięcy 1 350 000, za $1 000 3 150 000, a od 17 2 550 000. Tu widać bardziej boli, przy większych kwotach jest spory skok, tak? Bo 600 tysięcy udziałów, no to jest $600 000 po wejściu na giełdę, jak nie więcej straty. A to tylko nas dzieli 5 dni od mniejszych lub większych wartości. No i tak dalej, i tak dalej. Każdy pakiet oczywiście będziecie za chwilkę mogli obserwować po zmianie tych dyskontów na stronie w zakładce inwestycje. Ok, tu jest jedna taka nowość, która wchodzi, a mianowicie bardzo, bardzo cenny i z wysokimi wartościami pakiet, bo za w sumie $600 można mieć 75 tysięcy udziałów. I teraz tak, jeżeli wykonamy jeden ruch, czyli w przeciągu miesiąca spłacimy cały ten pakiet, czyli dwa razy po 300, to dostaniemy dodatkowo 24 tysiące udziałów, łącznie 99 tysięcy, czyli dwie raty spłacone w tym samym miesiącu powodują no, znaczny wpływ. No i to jest najbardziej atrakcyjny pakiet, patrząc na wszystkie inne, które tam wcześniej wyżej omawiałem. Okay. Tu jest porównanie z kolei kolejnych pakietów, które możemy zakupić już tylko za gotówkę. Za 5000 dolarów za 5 dni nabędziemy 1 200 000 udziałów, a do tej pory, w tej chwili jeszcze 1 400 000.
za 10 tysięcy dolarów 2 miliony 650, a można było 3 miliony 250. I tak dalej, dla konkretnych, mocnych inwestorów widzicie, jak to się kształtuje. Za 50 tysięcy dolarów można jeszcze nabyć 16 milionów 750, a od 17 października 14 500. Jak widzicie, 2 miliony 250, 2 miliony 250 mniej, niestety, a to boli, będzie bolało za rok, półtora czy dwa. No i teraz coś też zupełnie nowego, takie pakiety, które mają w ten sposób wyglądać. Jeżeli spłaciliście swoje raty albo jesteście w trakcie spłacania, nawet możecie nabyć jeden z tych rozwiązań, na przykład tak, za 100 dolarów przez 10 miesięcy dostaniecie po pierwsze 140 tysięcy udziałów, tak, tu macie dyskont 140 i dodatkowo do wszystkich już udziałów, które nabyliście, dajmy na to macie milion wcześniej nabyte albo w trakcie spłaty, ale ta spłata musi nastąpić wcześniej niż spłata właśnie tego pakietu, tak, który tutaj za 100 dolarów nowy nabędziecie, dostaniecie ekstra do wszystkich udziałów 1%. Tak samo tylko 2% otrzymacie za 250 dolarów raty miesięcznej na 10 miesięcy, no ale już również 475 tysięcy sztuk i 2% ekstra do każdej sztuki. Czyli z miliona będziecie mieli 20 tysięcy, 20 tak, tysięcy udziałów. Ekstra dodane, tak, do tego, co już przez teraz kilka miesięcy uzbieraliście. No i trzeci, za 500 dolarów przez 10 miesięcy 3% ekstra dodatku, a na start 1 150 000 udziałów w pakiecie. Także to jest taka też pokusa, żeby kontynuować oczywiście nabywanie pakietów i mieć ich coraz więcej, dopóki ten czas ostateczny nastąpi. Innotrans też widzicie różnice. To są takie warianty przy spłacie 1000 dolarów w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu. Z każdym miesiącem podnosi się nam wartość znaczy ilość tych udziałów, tak, wykupionych. No i to będzie właśnie po 17, znacznie, znacznie ich będzie mniej. Pakiet dla dzieci i studentów też się zmienia, jak widzicie, z 242 tysięcy na 194 i tutaj dla dzieci ze 100 tysięcy na 80. I jak wiecie, można oczywiście nabyć dla każdego dziecka, naszego, znajomych i tak dalej, tylko że tutaj już trzeba podać prawidłowe imię, nazwisko i to już nigdy nie będzie mogło być zmienione. Do końca właścicielem będzie właśnie ta osoba, to dziecko czy student. No i teraz na koniec widzicie, już nam mija godzina. Mamy również pakiety, które można nabyć z balansu bonusowego. To też podkreślam. Balans bonusowy, on pojawia się w momencie, gdy promujemy biznes i otrzymujemy 15, tam 5, 7, 4, 3, 2, 1% na różnych poziomach głębokości. Otrzymujemy właśnie na ten bonus account otrzymujemy właśnie tam środki.
I właśnie tylko z tych środków będziecie mogli zakupić te pakiety za gotówkę. Za 250, za 400, 1000 czy 1800 dolarów. Wcześniej widzicie, jaka była różnica. 40 tysięcy, obecnie będzie 36 250 sztuk za 250 dolarów ze środków bonusowych, tak? Nie akcyjnych, tylko tych bonusowych. A one się znajdują w prawym górnym rogu, w tych czterech okienkach, jeżeli wiecie, o czym mówię, na dashboardzie, na głównej stronie. Także to jest to. No i na koniec, słuchajcie, w tabeli, którą również wykorzystujemy do zakupu za gotówkę ze środków tych akcyjnych share account, również jest spora zmiana, bo z lewej strony, tutaj skrajnej lewej, widzicie wartość pakietu 15, 30, 60, 130 dolarów, aż do 150 tysięcy. Natomiast tutaj raz, dwa, trzy, w czwartej kolumnie obecna ilość udziałów, na przykład za 1000 dolarów obecnie możemy nabyć 180 tysięcy, a za 5 dni będzie to 150 tysięcy. Więc tu się też dosyć zmienia. I to, co jeszcze ważne, już na to nasze share account, na to konto akcyjne, nie będzie wpadać 50 czy też 100%, jak było jeszcze za poprzedniego etapu, na poprzednim etapie, tylko 25%. 25% na to konto w dalszym ciągu będzie spływać. Więc sporo mniej, dużo większe ograniczenia, ale no niestety czas biegnie, kolejne etapy są coraz szybciej wdrażane, te etapy finansowe, dlatego jest jak jest, konsekwentnie i do przodu. Także oczywiście na głównym z planu wynagrodzeń oczywiście będziemy otrzymywać 100%, tak jak było 15, 7, 5, 3, 2, 1 i tak dalej, nawet do 24 poziomów. Jeżeli chcecie się zaangażować, to jest mega, mega wypasiony plan. Ja go dzisiaj nie będę omawiał, bo mamy już troszkę po czasie, ale osoby wysoce zainteresowane mogą spokojnie po tym spotkaniu spotkać się z osobą i ona na stronie po zarejestrowaniu bezpłatnym będzie mogła poprowadzić po tych wszystkich opcjach planu wynagrodzeń. Ja na koniec powiem tylko, rzeczywiście do każdego udziału już spłaconego czy wykupionego tutaj za gotówkę otrzymacie takie piękne certyfikaty. Tak to wygląda w całej okazałości. To jest oryginał. Widzicie, to się ładnie błyszczy. O, tutaj w tym rogu widać, ile jest wykupionych na tym certyfikacie udziałów, dane i oczywiście od jakiego do jakiego numeru mamy swój przydział. No i podpis głównego dyrektora, pana Junickiego zapewne. I tu jest drugi. Ten był na 468 tysięcy. Ten jest na 675 tysięcy. Ale to są dwa z wielu certyfikatów, które mam. Nie wszystkie jeszcze zażyczyłem sobie wysyłkę do domu. Oczywiście po drugiej stronie też jest list, żebyście widzieli. To wszystko przychodzi w takiej kopercie z Moskwy, w folii, żeby wam się to nie zniszczyło, w tekturze. Także tak wygląda wysyłka. Jeżeli dostaniecie w takiej folii coś, to na pewno będzie ten certyfikat, tak? Także go zachowajcie, to jest bardzo drogocenny papier wartościowy. No i na koniec oczywiście ja tylko wam powiem, że oczywiście
będąc na różnych targach, czy też teraz 22 bodajże będzie też wielki event w Rydze, na który każdy może się udać. Zapewne będą takie materiały do nabycia, z których można poczytać, dowiedzieć się w kilku językach o całej technologii, również różne informacje, testy. No, dużo o ekotechnoparku. Tak. To akurat ja mam z Berlina. Także zapraszam serdecznie, poznawajcie na żywo, żebyście mogli przekazywać dalej wszystkim, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że to faktycznie jest, się dzieje, jest to wielkie rozwiązanie i tutaj nie ma co się zastanawiać. Tu nie ma ściemy, tu nie ma fałszu. Ludzie są autentyczni i bardzo życzliwi, którzy kompetentnie odpowiadają na każde pytanie, jakie tylko zadawaliśmy, czy będziecie zadawać na osobistym nawet spotkaniu, do którego też możecie być zaproszeni właśnie nawet do biura w Mińsku, tak? Także to wszystko z mojej strony. Nie wiem, czy są jakieś pytania, już tutaj sprawdzam. Nie, certyfikat każdy osobno w dwóch listach. Akurat teraz dostałem kolejne. Dwie koperty, tak? Dwie koperty. Jak widzicie, o. Jedna. Druga. Każda osobno. Nie wiem dlaczego, moim zdaniem mogłoby być to w jednej. Takie pytanie możemy zadać, ale mniejsza z tym. Co tu mamy jeszcze? Czy certyfikaty wysyłają w jednym liście? Czy jest jakiś polecony ze zwrotem, potwierdzeniem, jak długo idzie? No, idzie miszły teraz około 3 tygodni chyba, więc dosyć długo. No ale może przez to, że bardzo dużo mieli tutaj zajęć, przygotowania do targów i tak dalej, więc trochę szło, ale spokojnie doszło. Arkadiusz, czy to wszystko tak samo dotyczy RSW? Prezentacja jest odnośnie kapital. Tam również są certyfikaty. Tak, oczywiście wygląda to bardzo podobnie i tylko oczywiście to dokładnie dotyczy Skyway Capital, ale pakiety też będą miały o 20% mniej sztuk, mniej udziałów. One są tam innej wartości troszkę, więc jakby odnosi się do tej samej jakby sprawy. A po prostu no, tak jest, że bardziej skupiliśmy się na Skyway Capital i Wam też bardziej proponujemy tutaj, nawet bo jak my zaczynaliśmy na początku roku, to weszliśmy i do RSW, i do Skyway Capital, ale po jakimś czasie po prostu stwierdziliśmy, że promowanie Skyway Capital jest lepszym, ciekawszym rozwiązaniem, ponieważ plan wynagrodzeń jest obszerniejszy, dłuższy, daje więcej możliwości dla osób, które bardziej się angażują, polecają, więc jakby moja decyzja jako, można powiedzieć, drugiej osoby w Polsce, która ten temat rozpoczęła, to była promowanie właśnie tej spółki Skyway Capital. I tak po prostu jedziemy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście mieli tu i tu konta i tu udziały, tak? Żaden problem, a promować możecie od tego momentu właśnie Skyway Capital, albo jest jeszcze co sprzedawać. Także to. Jeszcze na koniec dla osób, które być może będą słuchały albo są z Ameryki, z Anglii, nie wiem, czy macie tam jeszcze problemy z płatnościami, czy nie. Ja pokazywałem, nagrywałem filmik odnośnie opłacenia Bitcoinem. To jest bardzo fajne i szybkie rozwiązanie zasilenia konta w Skyway. Także skorzystajcie z tego nagrania albo zgłoście się do mnie, to Wam to udostępnię. Na moim profilu jest na YouTubie Andrzej Bluta. Natomiast są jeszcze inne rozwiązania, międzynarodowe płatności kartą lub poprzez bank.
praktycznie w czasie rzeczywistym. Jeżeli będziecie chcieli poznać, to oczywiście też mogę poza tą prezentacją Wam zdradzić jakby możliwości tutaj opłacania z każdego końca świata pakietów Skyway, tak? Bardzo prosty i szybki sposób, nie czekając kilka dni czy kilkanaście na przelew i zatwierdzenia. Numer konta możesz udostępnić. Nie rozumiem, o jaki numer konta chodzi. Magdaleno, numer konta, wszystkie dane do przelewów są w momencie, gdy wybierasz pakiet albo gdy chcesz zasilić konto. Tam są opcje, wiele procesorów, Perfect Money, Payeer, AdviCash, karta, Visa, Mastercard, Swift, przelew zwykły. Więc tam trzeba się zgłosić, a nie do mnie. Czy w przyszłym roku będzie możliwość sprzedaży akcji za 1 dolar? Nie wiem. Będzie możliwość sprzedania, jak się skończą oczywiście firmie. Będzie od nas odkupywała, mając zainteresowanych z drugiej strony. Ale czy to już dojdzie do dolara? Ciężko mi powiedzieć. Muszą się oczywiście pojawić już jakieś konkretne obroty, ale na pewno będzie to niemała kwota w porównaniu do tej, co teraz płacimy. Nie mogę do końca powiedzieć, być może w połowie roku skończą się wszystkie udziały Skyway Capital, ale tu jakby takiej pewności teraz nie daję. Wiem, że no bardzo, bardzo jest duże zainteresowanie. Na razie możemy wykupywać tak, jak jest. A instytucje, gdy wejdą, no to momentalnie rozchwycą wszystkie ostatnie udziały. Jak zamówić certyfikat w oryginale? Proszę się zgłosić do sponsora albo do liderów, którzy są na czacie Skyway. Jak nie macie mnie w kontaktach, też możecie sobie dodać, a ja Was dodam do grupy, jednej z trzech, na których jesteśmy i cały czas trąbimy na ten temat. I oczywiście na moich nagraniach na YouTubie też znajdziecie odpowiedzi na te pytania. W jaki sposób zamówić certyfikat do domu? Bardzo prosto na pewno. Na mój Skype to jest Andrzej Pluta 4141 i wtedy Was dodam. Ewentualnie pomogę Wam w opłatach międzynarodowych w bardzo prosty sposób, przez Bitcoin lub przez inne opcje też dostępne. Można kartą Visa, można normalnym przelewem, tak, można od kogoś odkupić z balansu, chociaż teraz jest z tym problem. Każdy kupuje jeszcze dodatkowo na swoje konto raty, ratalne pakiety. Tak. No dobra, ja dziękuję bardzo w takim razie gościom specjalnym i nie tylko za wysłuchanie mnie. Myślę, że gdzieś tam było warto do końca czekać te powiedzmy 1,5 godzinki. Wytrzymaliście świetnie, 50 osób. No szkoda, że nie 100, bo już tydzień temu mieliśmy 50. Zapraszajcie, wykorzystujcie ten czas mój, nasz, aby mieć coraz większy potencjał finansowy do nabywania kolejnych udziałów. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia być może na czatach, które tutaj my prowadzimy. Pozdrawiam i do usłyszenia.